Hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hanta, kolejny odcineczek z Homefront The Revolution. I słuchajcie, jeżeli chodzi o teren, na którym byliśmy, czyli Ashgate, żółta strefa Ashgate, już jest praktycznie cała wyczyszczona, zostało mi dosłownie tutaj, jak widzicie, jedno miejsce do przejęcia, a tam jakieś tam inne pierdoły tutaj pozostawały, ale to w sumie nieistotne. Właściwie strefa już jest przejęta, plus robiłem sobie nie to, że nie tylko, że 100%, plus faktycznie wymaksowałem te wszystkie rzeczy. No to daje po prostu tyle, co punkty nam daje, tak? Wykonanie odpowiednich tutaj, odpowiednich, kurczę, osiągnięcie odpowiednich pułapów, nie? Więc to można sobie wszystko porobić. Tu na przykład brakuje właśnie tego jednego miejsca, tutaj też. To jest, znaczy tu akurat nic nie brakuje, ale też została taka jedna strefa. No, trzeba będzie tutaj poprzechodzić, porobić. Okej, także chyba będziemy tą strefę żółtą Ashgate właśnie opuszczać, bo idziemy się spotkać z Parishem w tej naszej norce. Myślę, że to tu. Więc schowamy sobie broń na chwilę. Nie będzie nam potrzebna. Tak se gadają po przyjacielsku. No jak tam? Brady, ID's are good to go. Crawford's arranged to ship our weapons into the yard. Says he's got a guy on the inside who'll stash him for us. Okay. Talking about Crawford or his guy? Both. I guess we'll find out. Well, everything's set, Brady. When you're ready to move out, let me know. Jesteśmy gotowi, generalnie. Udaj się do stoczni, tak. I pieniądze dostaliśmy. Ostatnio dużo sobie rzeczy... dużo rzeczy sobie dokupiłem. Między innymi też strzelbę bojową, więc już mam właściwie te wszystkie bronie, tam wiadomo, upgrade'ami, ale wszystkie mam. I kupiłem sobie sporo rzeczy takiego użytkowego, jeżeli chodzi o ubranie, tak. Bo jest tam, mamy jakieś dwie apteczki więcej, zamiast 5-7, coś tam poruszamy się troszeczkę szybciej, ślizgamy się szybciej i takie tam, i takie tam. Another day, another no dollars. At least reading. For now. Don't forget, it's 0 days since the last workplace accident. Ups. Jutro też będzie 0. Spoko. Here's your ID. Blend in. Act like these poor assholes that gotta be here every day. Couple of new faces today. What happened to Ash and Limey Steve? It's me, buddy. We go where we're sent. Just happy to have the work. You'll get plenty of that here. Just watch yourselves. The guards will drop you like that. Well, the guards on the yard. They keep an eye on us. But it's a big place. Cheers, Jack. Try slacking off, though, if that's what you had in mind. Everyone gets a quota. Nie wiem, wydawało mi się, że to on do nas mówił, ale chyba nie. Aha, musimy iść powoli. Aha, oni tu coś kurwa kopią. Lul, jakby oczyszczają teren. Zrównują wszystko z ziemią. Wow. Wykopaliska, kurwa. Mam nadzieję, że tak nie pójdzie. Shipyard's well defended from the outside, but all these workers are heavily vetted. They won't be expecting an attack from the inside. Tylko skąd mamy ten mózg tego Goliata? Jak to przemycić? Heather's worried the brain won't work, but I trust her talent. She's never let us down yet. Śmiesznie go widzieć w takich swoich spodniach, wytartej kurtce jeansowej. Znaczy pół nie jeansowej, tylko skórze, skórzanej. Niż w rynsztunku. Ash, let's see here. Okay, yes, you're at station 2. That's hauling, so hope you're feeling fit. Go on. I ten pierwszy strażnik pytał o dwóch gości, dlaczego ich dzisiaj nie ma, bo, a przyszliśmy my, tylko że tutaj jest jako, że my to niby jesteśmy my. Pokaż ID. English. Okay, says here you're at station 2. Hauling. Go on. Dobrze, dziękuję. Nie, jednak ja się nazywam English. No i idziemy. Jej. Stocznia Filadelfii.
Sometimes I want to grab a Nork and stick it. Go meet Crawford's contact and get you gear. I got a plan to clear the yard. I don't want any civilian casualties if we can help it. Good luck. Okej, spotka się z kontaktem Crawforda. Zobaczmy na mapę. Wow. Przeleciały se. I tak się kurwa przelatują między żurawiami. Znaczy przez żurawie właściwie. No ładnie. Rozumiem, że... Nie, biegać możemy, ale... Nie wiem, czy nie lepiej będzie iść. Nie mamy telefonu, nie mamy mapy. Nie mamy mapy przez to. Całkiem, powiedzmy, logiczne. Pewnie dopiero później się zobaczy. O, pozbierać. No dobra. Transport B has been delayed by suspected terrorists. You're the guy, Brady, right? Listen, I got your gear in just like Crawford ordered me to. I stashed it in worker area A. But there's a problem. The Norks have locked down part of that area. By the time I realized what had happened, it was too late. You'll have to find a way to get access yourself. No standardowo, tak? Znajdź swoje wyposażenie. Tylko, że sektor jest zamknięty, więc będziemy musieli jakoś się... Może przepłynąć? Tutaj jest ogólnie, widzę jakieś ten rusztowanie, po którym można wejść. Ten tu napierdala młotem w blachę. Nie no, spoko, nie? Powodzenia. Czy tu mogę wejść? Czy się okaże, że nie mogę? Mogę tu wejść, dobra. No, worker post A, no dobra. USS Nimitz. Rozumiem, że... No, ja też jestem zły. Użyj urządzenia hakującego na bramie, aby zyskać, zdobyć surowce i swoje urządzenie. Dobra, no tak, trzeba poszukać tutaj surowców, żeby sobie coś stworzyć, tak? No faktycznie, dobra. Baterie i chemikalia, oczywiście. A, paliwa mam tylko jedno. Baterie i chemikalia potrzebujemy. Może tu coś znajdę. Na razie nic się do mnie nie błyszczy. O, patrzcie, skrzynka jest tutaj opisana, tylko kurwa gdzie? Przynajmniej latarkę mam. Tyle mi zostawili, tak? Okej, jest bateria. Czyli potrzebujemy jeszcze... No, możemy rurobombę zrobić, ale nie o to chodzi. Potrzebujemy jeszcze chemikaliów? Serio? Do urządzenia hakującego potrzebujemy chemikaliów, to dziwne. No niech będzie. Tutaj wygląda jakby coś mogło być u góry. Ale nie wskoczę tam. A jednak. Tylko, że nie bardzo cokolwiek tu jest. Chyba, że o to chodzi. No dobra. Tu są baterie znowu. A ja tych chemikaliów potrzebuję, no. Polipka jedna, no. No nie, no bardzo fajnie, że mamy... Czemu ona tak stęka tam? Nie stękaj, że no, kurczę, kobito. No nie brzmi to najlepiej. I nie wygląda to najlepiej, bo nie mamy chemikaliów. No już przestań napierdalać, no. Cio. Będzie stękać, no trudno. Może tędy wejdziemy? To chyba też nam nic nie da. Bo to nigdzie nas kurde nie prowadzi. Co najwyżej... A, tutaj. To sobie i tak wszedłem. Nieważne. Zdobyłem baterię dzięki temu, ale... Tak naprawdę baterię to ja już miałem. Potrzebuję tych cholernych chemikaliów. Rozglądam się za jakimiś butelkami. One chyba niebieskie powinny być, z tego co kojarzę. Dobra, idziemy od tej stękającej kobiety. Wróćmy tam, gdzie byliśmy, bo... Mam takie wrażenie, jakby... To tam miały być... O, bateria się jeszcze jedna zrespawnowała, natomiast chemikaliów w ogóle nie ma. Kartony po mleku. No i właśnie coś takiego G-Bird. Coś takiego by się przydało, ale... Wszystko puste, jak rozumiem, tak?
Gdzie ja mam to znaleźć, no? Czy tu? Butle z gazem. Jest, są chemikalia, zajebiście, dobra. Nice. Czy możemy sobie to stworzyć w końcu? Że nic nie mamy, to nie będziemy tworzyć nic więcej. Tylko zrobimy sobie po prostu tak. Dziękuję. No i wszystko mamy. O! I dostałem w ogóle jakieś zapasy jeszcze, widzę następne. Czy właśnie rozpoczął się alarm? Aha, włączył alarm, że jest wyciek i wszyscy teraz spierdalają, żeby młot w ogóle wszyscy spierdalili tak bardzo szybko, że kurwa zostawili młot w powietrzu, tak po prostu zawisł, no zajebiście. No nic, także... Czy ja mogę uciekać? Aha, nie mogę uciekać, oczywiście, wszyscy mogli uciec, tylko nie ja, tak? Przejdziemy kurwa tędy. Ha! Przekroczyłem was, kurwie bąki. Włączył alarm, żeby ludzie uciekli, bo za chwilę będziemy siali rozpierdol Goliatem, tak? Żeby nikomu nic się nie stało. To on... I bardzo dobrze, że nie strzelili nic. Mnie też nie strzelili. Póki co. Ja nie mam nawet noża chyba, nie? Mam tylko latarkę, ale nie mam noża. Lera jasna. A, jesteś, dobra. Dobra. A mam karabin generalnie. Widzę, że będzie zabawa. Będzie zabawa. Ciachens. Bardzo ładnie. Ty, ja go zabiłem. O, teraz mogę sobie odpalić mapę. Też nie taki mały ten obszar, ale nic tu na nim nie ma. No szkoda. Wiesz? Dobra. Wow. Co oni mi zrobili? Fuck, ja też reloadinguję. Dobra, mam. Jednego już nikogo nie widzę. Ja postrzeliłem go w ramię chyba. A ja go dobił, bardzo ładnie. Troszkę go to rozkojarzyło na pewno. Fak. A ja tam nie używam mocy, on też jest nieźle. Najpierw mówi, żebym uważał, później żebym się pieprzył. No kurde, niech on się zdecyduje, o co mu chodzi. Widzę, cio. Cholera jasna, czemu ich to nie... Nic im to nie daje. Brak amunicji, no zajebiście. A, co się stało? Dobra, włączaj to szybko. Bo mamy tutaj ciemko. Bo nie miałem kiedy amunicji pozbierać, nie? Rosomaki, aha, no tak.
Dobra. A to po co mi to dało, jak nie mam amunicji? Tą chciałem. A właśnie, w to. No serio? Proszę mi tu nie rozwalać mojego tego samochodu, nie? Byłbym wdzięczny. Kuźwa, co tu się odpierdala? Strasznie ich tu dużo. Muszę się schować tu. Jest masakra. A, to jeszcze po nim strzelałem. No, zajebiście, brawo. No serio? Naprawdę? No to co mam zrobić, no? Cholera jasna. Macie kurwa, umierajcie od tego wszystkiego. A no, kurwa, zabawce swojej mówi. My tu kurwa umrzemy za chwilę, a nie. Nie mam kiedy amunicji zebrać, cholera jasna. O, tu jest amunicja, dojej, zajebiście. Dobrze było wiedzieć. Dobra, pojechał. Czy on właśnie stoi przed tym Goliatem i po prostu czeka, aż go to przesunie? Zajebisty jest. Dobrze, kurwa, co ja mam na to poradzić, no? Wiem, że jakiś kutas tu strzela z rakietnicy, przecież go nie widzę, no. Ej, Boże, 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 Boże. Mocno go tutaj pokierszowali, cholera jasna. Dobra, to wybuchło. A tu jest, gdzie jest ten gnojek z wyrzutnią? Tu jest, był. Już go nie ma, nieważne. Jest naprawdę cienko z amunicją po prostu, no. No, jeszcze tu mi gnojek w tyle będzie. Staram się, kurwa, robię co mogę, no naprawdę. Niepowodzenie misji, bo... O, szlak by ich po prostu w oko trafił. No, mamy jednego tylko Goliata, no ja sam rozwaliłem Goliata, ostrzelając w niego dwoma chyba rakietami, no. No też nie było trudne. Się nie dziwię, że... O, dobra. On był, kurwa, mocno uszkodzony jeszcze zanim chyba w ogóle ruszyliśmy. Aha, oczywiście brak amunicji. Fajnie, że mi cały czas wybiera broń, która nie ma amunicji. Nie wiem, kurwa, czemu, po co. Giń, kurwa, ale jak ja mam bronić Goliata, skoro ja sam cały czas tracę życie? Wszystko ja. Może byś ty tak coś zaczął robić, co? Dobra, tutaj widzę. Dobra, już nie ma. Strasznie szybko schodzi amunicja w tym karabinie. Masakra. Jakby ktoś cały czas ładuje z tyłu, nie? Dobra. Tych, żebym tam rozwalił z tyłu. No, giń. Dobra, co jeszcze? Wow, to on tak sieka, no dobra. To nieważne. Dobrze, że wzięliśmy tych cywilów stąd, naprawdę. Dobra, co robimy teraz? No okej, aha, ja mam to. No dobra, jak chcesz. Ja sobie w takim razie pozbieram amunicję, bo jest słabo. No dobra, dobra, no już, proszę bardzo. Wsiadłem. Jestem. Aha!
O tak, ja chcę nim strzelać. Tak, 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 ja chcę nim strzelać. Aha, nie mogę. Aha, i to header sobie tym steruje, tak? A my tylko mamy trzymać. Yeah, we did it! No dobrze. Niechaj i tak będzie. Sobie już zacznę przygotowywać tytuły. Do, wiecie, do odcinków. Way to go, Brady. You guys totally stormed it. We got a fucking Goliath. Nice job, boys. Hey, Brady, come here. Brady, come over here. A, no, już do was idę. Już, przepraszam, już do was idę. Hey, Brady, come here. A mogę iść z tą panią? Naprawdę muszę iść z wami? Let's go take another look at the new recruit. Hell of a job, Jack. Thanks. Shipyard was fucking crazy, man, but it was worth it. Taki jest podniecony, masakra. A, no dobra, faktycznie jest, jest, no pięknie, no cudnie. It's not like fixing a seeker. Weeks. It could take me weeks. Oh, come on, don't be like that. The damage it took getting back here has fritzed things. The remote link keeps crashing, the targeting system is screwed. Still, I think the turret's online. Brady, want to fire a test shot? Psst, oczywiście, czemu nie? When you're ready, Brady. Aha, z komputera, ja myślałem, że... Uuuu, ja myślałem, że samemu, wiecie, ręcznie, a to z komputera mam to zrobić. Oh shit. No i poszło wszystko w chuj. Heather, you got this. I wouldn't have trusted anybody else with this. Anything you need, you got it. There's the range too. We need a staging post closer to the hall. We got a plan for that, Brady. There's a stronghold in Lombard. We capture that and we'll be in range of the trial. Ty w ogóle na łóżku tym, takim medycznym się położyła, żeby tu spawać. That tunnel leads straight to Lombard. You get going. Heather will join you as soon as the Goliath is running again, right? No dobra. Get to it and good luck now. No dobra, agresywna ekspansja. Czyli lecimy dalej do kolejnej strefy. No i zajebiście. Hey Brady, if you're heading to no. Lombard, you're gonna need a mask. It's toxic as hell out there. Take this one. Maska. Okej. Okay. Naprawdę? Jest tam toksycznie i nie da się tam oddychać? What? Czerwona strefa Lombardu. Wow. Znaczy Lombard to nie jest, to jest jakaś dzielnica Filadelfii, a niekoniecznie niekoniecznie taki sklep z rzeczami, które ludzie oddają, tak? Pod zastaw. No niech będzie. Jeszcze patrzę właśnie, gdzie wcześniej użył tego. Nagrywałem Homefronta. Oj, dawno to było. Bardzo dawno to było. Się okazuje, że to jest dopiero 11 odcinek z tej gry. Wow. Niesamowite. Dobra. Odszli do bazy punktu zbornego. Brady, you'll need your mask out there. Norks dusted the district back in 27 when it looked like we'd retake the city. Killed hundreds of us. The stuff can still burn your lungs if you kick it up. I'm uploading the location of the target stronghold to your phone. Once you capture it and Heather fixes a Goliath, she'll come and join you. Good luck. Wszystko fajnie. Gdzie my jesteśmy? Kolejna spora strefa. Czyli okazuje się, że właśnie te takie obszary niezidentyfikowane, to są właśnie obszary, w których toczy się właśnie gra, a reszta to jest tylko tło. Ale pamiętajcie o tym, że ponoć mają... ponoć team, który tworzy tą grę, czyli Deep Silver ma... Znaczy Deep Silver jest tam wydawcą, tam studio jest jakieś tam, ale to jest ich mniejsze chyba studio. Mają stworzyć naprawdę, dokładać kolejne rzeczy do kampanii tej gry, więc może te obszary tutaj też jakoś się w końcu zapełnią. No dobra, nie jest taki mały ten obszar wcale.
Chociaż duży też nie. No, taki średni powiedzmy. I oczywiście gdzie musimy dotrzeć na drugą, kurwa, stronę tego obszaru. Jasne, zajebiście. Przydałoby się coś w rodzaju wow. Wszystko takie wow. Jeszcze ciapongi, w ogóle ten. Dobra. Czekajcie, czekajcie. Zrobimy tak, bo tu mamy tłumik. To jest koras. To był koras, okej. Okay. Snajper to był, no wszystko tłumaczy. Nie wiem, czy mnie widzą, nie widzą, czy o co tu chodzi. Chyba walczyły z tym ziomkiem, a ściągnąłem po prostu na ich uwagę na siebie. Ale to nic. To nic. It's okay. Możemy sobie. Okej, okay, nawet nie musiałem za specjalnie nic zrobić. Samo się zniszczyło. Kurde. Dobra, ten nie żyje. Tu następny, co, gdzie, co? Gin, gnoju jeden. Bardzo ładnie, pod maskę. Ta muzyka. Dobra. Idziemy dalej. Tu się w sumie nie ma co, kurczę, ten cykać, tylko po prostu trzeba lecieć i napierdalać. Nie wierzę, że po prostu weszliśmy do stoczni i ukraliśmy Goliata. Tu mamy samochodzik. Znaczy samochodzik, nie? Ten opancerzony gnojek. Au, shit. Więc po prostu zróbmy to w taki sposób. Czy oni do mnie strzelają? Nie, strzelają tylko samochodziku. No i dupa. Znaleźli go. A ja chciałem sobie, wiecie, na spokojnie wziąć i wysadzić tamto. No to jest właśnie problem, że on tak, kurczę, widzicie, co się dzieje z tymi. Zawieszają się. No i dobra. Dwa opancerzone zabite. Czy rozwalone, właściwie nie zabite. Zniknęło. No i dobra, mamy motocykl. I dzięki temu będziemy mogli sobie po prostu podjechać tam. Nie będziemy musieli tak się cholera pieprzyć schodzeniem na nogach. Wow. Przez chwilę było takie wrażenie, że spoko, jestem w jakimś pojeździe, no to co mi mogą teraz zrobić, nie? Mam większą ochronę. Chuja tam, przecież to jest tylko motocykl. Gówno nie ochrona. Wow, tu jest krater po bombie. Tak to przynajmniej wygląda. Au. Wainfield High. This is Stronghold, Brady. Heather's just about to get the Goliath running again, so it's just down to you now. Secure that base for us and we're in business. Aha, i musimy tutaj zabezpieczyć to, żeby... Oh, shit! Zaraz zginiemy i zginęliśmy. No tak to jest niestety na monitorze, kurwa, każdy nas widzi. I po prostu, no to jest fajne, bo możemy się przemieścić, z drugiej strony właśnie jest do dupy, bo wylądowaliśmy na samym początku lokacji. Jej, znowu cała do przejścia. Także po prostu spotkamy się w następnym odcinku już w tamtej lokacji. Ja muszę sobie do tamtego czasu po prostu, myślę, że spróbuję poczyścić też troszeczkę inne strefy, chociażby te dwie małe żółte strefy po prostu już wymaksować, znaczy tą wymaksować. No tutaj jest tylko to do zrobienia, no, i trochę tych, kurczę, powiedzmy, akcji, ale nie jest tak źle. Tutaj natomiast nie wymaksowałem czegoś w tej strefie. Aha, to muszę przenieść, no właśnie. Da się tu gdzieś przenieść na przykład. O, szybka podróż, bardzo proszę. Więc ja sobie to pomaksuję. Spotkamy się już pod tą bazą w tej strefie zagazowanej. W strefie gazu. Wiecie, jest strefa gazu. To jest dobry pomysł na nowy ten, na następny odcinek. Także tyle w tym. Dzięki bardzo, trzymajcie się. Do następnego. Bye, bye.